Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorp i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. I akurat odbierałem moje 32 tysiące livrów, tak, gruba kasa. A ile mamy? 370 tysięcy, już jesteśmy znowu bogaci, no znowu, już tak to muszę ująć. Dobra, chciałbym coś zrobić, pokazać wam jedną, mianowicie jedną z tych kilku skrytek tego Nostradamusa. Tam jedną odblokowałem i specjalnie ją zostawiłem na odcinek. Więc tak, rozpoczniemy kolejny odcinek. Nie będę już mówił, który numer, bo już mówiłem w sumie. Chcę jeszcze powiedzieć, jeszcze raz jestem zadowolony, że Assassin działa jak trzeba. I o to do cholery mi chodziło. No. Więc ja już przestaję rozdygać się, bo wszystko i tak już działa jak należało i jak należy w sumie. I chyba źle coś poszedłem, tak trochę. Tak mi się może wydaje, a zaraz coś się sprawdzi. Możliwe, że mogłem w złym kierunku pójść. Bonjour, monsieur. Ale zaraz się przekonamy. Bo jeżeli teraz pójdę dobrze... Oj, tutaj to, żebym chyba już całkowicie zabłądził. Kurde, no... Nie to było. Ja pamiętałem, naprawdę, pamiętałem to, jak miałem iść. I teraz nagle... Nie wiem, jakbym stracił pamięć. Nie, to musiało być z tej strony. Tak. Tylko dobrze. Mamy tą salę klubową. Oblokowaną mamy tą rywalizację klubową. Jesteśmy w brązowym 1 w top 5. Teraz chyba źle idę. Nie, dobrze. No, dobrze, żem szedł. No i tu już odblokowałem właśnie taki jeden fragment dysku, ale muszę tego gówna tyle rozwiązać, że to mózg mi zardzewieje. Ale dobra, mamy teraz takie zadanie. Dość kuszące, nie? Więc tak, to chyba mianowicie o to, że musimy przesuwać takie oto rzeczy, żeby to miało konkretny znak. Jak to ma być? No jaki to wzór ma być? Bo aż jestem ciekaw. Ja będę to pół godziny robił, mówię wam. Aha, tu mamy takie jeszcze specjalne ścianki chyba. Tylko po co one są tu? W czym one się nam przydadzą? Kurde, jakby ten wzrok orła nie mógł być odpalony dłużej. To mnie wkurza trochę, że jest ograniczenie. Zaraz to ogarniemy. Koszmarne zadanie, naprawdę. Ale może coś zacznę mówić przy okazji, bo jeżeli będę tak milczał, to nic z tego nie będzie tak naprawdę. Nie o to chodzi. Nie wiem, jak jakoś to rozwiążę, naprawdę będzie git.
niej coś nie działa. A co tu chodzi? Tu ma wyjść tak. Brzmi dość naprawdę skomplikowanie. Jakie nam te znaki? Co, już tak co chwilę włączam ten zrogorła, ale ja po prostu tu muszę mieć wszystko pod kontrolą, jeżeli chcę kiedyś to zadanie rozwiązać. Tak, dla mnie to jest dość szokujące. Git. Sorki, musiałem zrobić cięcie, bo najpierw trochę się musiałem pogłowić, ale jak popatrzyłem na te głupie hieroglify, to już mi w główce się rozjaśniło, co trzeba było zrobić, więc no, ogarnięte, tylko teraz jak tu się dostać. Kurde. Łatwiej było mi to rozwiązać, tylko teraz ciężej będzie się tam dostać. Świetnie, nie? Tam mamy taką interakcję, no. Chcę się tam dostać. Jakie dziadostwo. Ty, a tam się da? No nie gadajcie, że się nie da. Się powinno dać. Tam jest zamknięte. A nie, może tu mamy taki parkour, co? No mamy, pewnie, jest tu parkour. Już tu idziemy potem. W tej chwili. Aha, to są jakby takie igły. Proszę. Jak to wszystko jest zrobione. Fajnie, że mi instrukcje mówią, jak ja mam się tam doskoczyć. Trzymam. Ha, chodziło o to, dobra. Teraz tu, no tu, człowieku, geniuszu. O, Jezu, jakie to jest zrobione. Jakie to jest skonstruowane, to jest naprawdę coś precyzyjnie dokonanego, no, ładnie, ładnie. Teraz, pewnie teraz. Tak, pięknie, no. Cudeńko. Ty, taki otwór jak Ezio robił. Pamiętacie, nie? Tak też otwierał Ezio w dwójce. Rozpoznałem ten dźwięk już na kilometr. Hej, stoper muszę odpalić z powrotem. Ale serio, no. O, i co ciekawe, co w tej skrzyni. Przedmiot związany z misją. What? Ale ładnie. Teraz coś odkręciliśmy, tylko dalej. Dalej. Jest ciężko do tej zbroi. Tomasa de Carnelliona. Muszę sobie zapamiętać. Carnelliona. No i świetnie. O, akurat już zrobiliśmy to, co nie chciałem robić poza nagrywaniem. Więc to wam zostawiłem na taki secret special. Ale teraz wracam już do rzeczywistości. Masz.
Wracamy do brutalnej rzeczywistości, bo chciałbym jakąś misję wykonać. Pozbierałem oczywiście część skrzynek, znowu mi się potem nie chciało dalej zbierać, bo chciałem właśnie dla was nagrać odcinek. Więc tak, co z takich misji najbliższych? Zastanawiam się, tu nic nie ma, tu też nic nie ma, no jest słabo. Tego nie będę robił, bo to najlepiej poza nagrywaniem, jeśli chodzi o zagadki Nostradamusa. Ja tak patrzę, co tutaj. Śmierć w Zantuzie. O, może to byśmy zrobili, bo to jest takie banalne, że aż po prostu muszę. Bo inaczej będzie kiepsko. Do wody! Może pływamy sobie trochę. Po prostu jakoś taka mała odmiana zamiast biegania, parkurowania, to może teraz popływamy. Szkoda, że Arno nie może się zanurzyć pod wodą. On akurat tego nie umie. Trudno. Ale popływamy sobie na tym basenie paryskim. Może coś, nie wiem, obgadamy kolejny temat. Mianowicie święta nadchodzą. Jutro może coś specjalnego nagram. Bo byłem trochę zdesperowany przez ostatnie kilka dni z braku asasyna, którego nie mogłem grać. Byłem taki wkurzony w cholerę, no że już po prostu nie wiedziałem, co robić. Dlatego jutro może, jeśli ma być szczery, potem dokończę tamtą myśl. Chciałem zamiast Assassina już nagrywać Far Cry'a 4, ale tak myślę, że na razie jeszcze nie. Mamy Assassina do zrobienia. Więc tutaj jeszcze bym się z tym Far Cry'em wstrzymał, ale oczywiście jak będzie okazja, to się nagra. Tu są geniusze wszyscy. Nie, to nie było. No wiem, że mnie tu nie było. I mnie tu nie ma, ja tu już pru jestem. Dobra, świetnie. Uciekłeś, cholera. Arno, zajebiście uciekłeś. Teraz tak. Jak się tam dostać? Tutaj blisko. Mamy pół kilometra. I nie laguj, bro. Wystarczy, że już mi nie działałaś przez kilka dni. Już brakuje mi tego, żeby gra nagle zaczęła mi dziwne odpały robić. Jak wysoko. O matko. Może byś nieco odskoczył. O, albo takie skokiary. Ci gdzieś trują mieczami. Mnie to akurat nie obchodzi. Chyba, że będę musiał coś zrobić. Sprawy. Ej! Spokój. Nie zamienimy na razie słówka. Ciągle gdzie idę, to zawsze mam tą misję. I jeszcze na czterech. Jakby nie było. O, sam widok. Zaraz zobaczymy, co z tym zabójstwem. Co się z nim dokładnie stało. I odkryjemy jego po prostu winowajcę. Śmierć w Zantuzie, ale to już naprawdę brzmi dość. Zboczenie. Jezu, już dostajemy 10 tysięcy przychodu za jednym zamachem, to jest nieźle. A już tak w sumie to dostajemy około 30 tysięcy, więc już jest naprawdę dobrze. Dobry wynik, jak dla mnie. Dobra, dostaniemy się tej misji, zobaczymy, co z niej będzie. Jeżeli szybko wykonamy, to jeszcze pociągniemy jedną.
a jak nie, no to do tej misji i kończymy odcinek. Nagram teraz naprawdę sporo zapasów w odcinku, bo nie było trochę tego asesyna, jeśli nie chciało niczego nagrywać, a naprawdę byłem zdemotywowany, kiedy gra mi nie działała, po prostu już nie wiedziałem co robić, po prostu dużo grałem w FIFA i trochę w Far Cry'a, żeby po prostu nie myśleć o tym, co Ubisoft zdupiło. Ale macie teraz szczęście, gra chodzi ładnie i można grać, więc no, tutaj chwała Ubisoftowi, że ogarnęła ten bałagan i mam nadzieję, że już ten bałagan więcej nie zaatakuje twórców najnowszego Assassina. Ale ładnie jumpiesz, Arno. O, jest, mamy tą misję. Więc szykujmy się do zagadek kryminalnych. Dobra, tylko... A to już tutaj chyba, nie? Nie, chyba to będzie trochę to niżej. Będzie się dało zejść? No typowy burdel, powiedziałbym, szczerze mówiąc. Dziwne, że to jest pełno ludzi mimo wszystko. Lol, co tu się stało? Raz odkryjmy to. Aha. Oj ja. Pisk. Okropnie. Okropnie to wygląda i brzmi. Trupów mamy trochę. Będzie co robić. Co? Co? Marki... Czekaj, Markiza de Sada? Dziwne. A co on ma z tym wspólnego? O kur... Dziwne. Niemożliwe, żeby to de Sada był winny. O kurde. Bestialsko. Słostano. Pitch. Bijacz? Aha, ok, mamy adres, czyli lokalizacja kolejna będzie Susanna. She was a favorite of that citizen de Sade that came around so much. He never treated her proper. I told her, send him away, that he pays so much. Look, ropes, whip, that's de Sade, all right, randy bastard. Czyli to jest sprawka de Sada? Niemożliwe. Oh God, there's men coming and going all the time. I didn't see Desaad last night, but he could have been here. Comes here a lot. It was too dark for me to see him proper. But there were some odd goings on last night. One John came in but didn't stay long enough to really do anything. And then there were two men, but only one went into Susanna's room. Kurde, brzmi naprawdę niesympatycznie i niesmacznie. A tu musi być chyba jeszcze jeden trup. Boże, trop. Tutaj jakiś nóż. Ale ten nóż jest z tą kobietą i ona tak... Poor Susanna! She was a favorite of that citizen de Sade that came around so much. Dobra, nie wnikam. Na razie nie będę obwiniał kobiet, bo wątpię, żeby coś... one zrobiły, chociaż mogłyby być do tego zdolne. Nie będę kłamał, ale na razie idziemy dalej. Oj, misja brzmi naprawdę dość... no, banalnie, ale zarazem widać, że jest dużo po prostu śladów. I powiedziałbym, aż za dużo. No ale cóż, zobaczymy. Jeżeli tą misję szybciej rozwikłam, niż by się wydawało, to będzie nawet lepiej. Kurde. Zaraz, ochronię tego cywila. Spokojnie, panie. Panie, a przy... pomogłem wam, więc się cieszcie.
Co tam ceplenisz po francusku? Nie słyszałem cię nigdy. Dobra, najbliższa nasza lokacja to będzie tu. Czyli to jest 150 niecałych metrów. Zobaczymy, co więcej będzie. Ale ten nóż mi najbardziej przeszkadza. Mogę to też zrobić kobieta, ale czy ja wiem, czy ja mam na to bezpośredni dowód, to się przekonamy w kolejnych lokalizacjach, które zwiedzimy za moment. Dobra, możesz już tu wejść, tak? Co mnie poganiasz? Nie będziesz mi poganiał. Okej. Okay. Już daleko. Co robimy do zasada? Dwóch ludzi. I'm unable to say what the Marquis was engaged in last night. It was a rare night off for me. If any of his personal effects are missing, well, he gets caught up in his activities and becomes careless. He could have left them anywhere. Unhand my master! You! Shut up! It's quite all right, Olivier. This may be amusing. What? Back to jail. It's all too delightful. Really? Murder a girl? Those days are behind me. But I do enjoy the farce. I did visit Susanna with some frequency, but not last night. I'm sure my valet can confirm my whereabouts. There was a young man, some days ago, perhaps rather too taken with my philosophies. I recommended Susanna to him. It's not impossible he might know something. There was a young man, some days ago, perhaps rather too taken with my philosophies, I recommended Susanna to him. It's not impossible he might know something. Dziwne, naprawdę. List do lokalu. Gdzieś nieco dalej od tej Sada, ale mam pewne podejrzenia, że to jednak mógł być ktoś inny niż Desad. Wrogów. Teraz tutaj. Sure, I made that whip. I suppose it could belong to Desad. I sell him all sorts of things. But you know, there's a student, strange fella. He wanted to buy all the same things that Desad bought. Uh-huh. Seemed to think Desad is some kind of god or something. I've got his address in the delivery book. Let me see. Yes! Here it is. Dzięki. Czyli tworzysz nam nowy trop. Czyli już jest mniejsze prawdopodobieństwo, że to mógł być Desad. Legris. Ciekawie się robi. Naprawdę. Aż tak wysoko? Aż tu? O jest. Susanna. Desard told me about her. I arranged a time and thought about all the things I would do to her. I started to lose my nerve, though, so I drank a couple of bottles of wine. By the time I got there, I couldn't go through with it. I turned around and left. Anything else? I heard two men in the dark just when I was leaving.
One of them said, after it's done, come and meet me in the church courtyard at Saint Nicolas des Champs. I'll pay you there. I heard two men in the dark just when I was leaving. One of them said, after it's done, come and meet me in the church courtyard at Saint Nicolas des Champs. I'll pay you there. Kurde, jakie to jest jednak trudne. Porąbana misja. Muszę przyznać. Dokładnie wszystkiego nie przysłoniło, ale będziemy się starać jak najwięcej z tego wyciągnąć. Mniej lub bardziej pochopnych wniosków. Tam już byliśmy. Gdzie jeszcze nie byliśmy? 3 na 3. O, to tutaj będzie. Ciszej. No, chyba on jest sprzątany. Może tutaj teraz nam dają 3 wrogów do zabicia w tłumie. Więc to jest naprawdę już lepiej niż tylko 2. O, ale dupnęliśmy. Gdzie to może być? Pod ziemią? Nie. Nie, niemożliwe. Gdzie mamy ten trop? Tutaj mamy coś. Sure, I'm here all the time. I've got nowhere to go. Who are you looking for? I saw a couple of fellas meet here late last night. One of them was dressed all fancy. Must be a servant. I overheard him mention his master, the Marquis. Afterwards, the other man went into that building right there. Coś Marquis musiał mieć z tym wspólnego jednak. Coś tam musiał w palcach pomaczać. Nie wiem jak. Bardzo. Dobra, mamy to są ostatnie jakby tropy. En quoi puis-je vous aider? À l'amour? Je vous prie de sortir sur le champ! Oui, voyons. Hé! Hey, mais d'où sortez-vous? Ciekawe, ciekawe. C'est long à cuire. Non, non, vous t'annoncez. Chanky prince. Ah! Si vous venez me voler, ne vous gênez pas! Hé! Mais vous n'avez rien à faire ici, l'ami! Ils ont changé la. Nie wiem, spróbujemy oskarżyć Desada, bo ja już mam po prostu dosyć tych pieprzonych dowodów. A no chyba nie wiem co dzieje, swoje, nie odwać, nie będę. To albo ten studencik rąbany, albo ten Marquis. Ale zaraz sprawdzimy dokładnie, żebym nie musiał być poszukiwany. Oh!
Dobra, schody mam tu wyżej. Co? Gdzie są te schody? I heard two men in the dark just when I was leaving. One of them said, after it's done, come and meet me in the church courtyard at Saint Nicolas des Champs. I'll pay you there. No, I swear to you, I did nothing. I even tried to confess, but my priest has been executed. Kurde nie, to jednak desad. Ale ja byłem głupi. Kurde nie. A jak nie desad, to ja już, kurde, jestem cienkim detektywem Monkiem. Dobra, dawaj ten desad. A votre place, j'irai. There was a young man, some days ago, perhaps rather too taken with my philosophies. I recommended Susanna to him. It's not impossible he might know something. Pewnie zrobię błąd, ale zaryzykuję. You flatter me, but it's been years since I pressed matters too far, as it were. Super. Czyli jednak nie on. Kurde. Takie łatwe, a takie trudne jednak. Po prostu nie ogarniam. Nie ogarniam, kto jeszcze może za tym stać. Celowo mi to utrudniłem, celowo. Żebym mógł dłużej nagrywać. Tak mi się udaje. Ale on... niemożliwe. But you know, there's a student, strange fella. He wanted to buy all the same things that Desad bought. Seem to think Desad is some kind of god or something. I've got. Może ten koleś stojący. W sumie wszystko możliwe. Un homme comme on en voit peu. Czekaj, to jest to. Miejsce spotkania, tam. Tam musi być. Zacząłem to. Okej, teraz poszło. Może ten koleś. A jak nie on, to ktoś musiał w końcu to być w ostateczności. Voilà des ennuis. Tam na pewno jest jakiś koleś. Był przynajmniej, tak mi się wydaje. O ile mi się nie ulotnił. Ale on nie wygląda na oskarżonego. To kto? To kto to jest? I overheard a few words. One of them must be a servant or something, because he mentioned the Marquis, his master. Afterwards, the other man went into that building right there. Nie, to już się robi naprawdę nudne. Get over here! I'll serve you up my Sheesh. Jego współpracownik, no ale kto? Kto mógł być tym jego współpracownikiem? Może jakaś kobieta? Kobieta.
będziemy sprawdzić. Aż nam się to w końcu uda rozwiązać. No i coś mi się wydaje, że to mogą być któreś z tych kobiet. Ale mówił też, że to student. Kurde. To już mnie. A już nie wiem. Ja już trafię na biegniemy, no. Co ja mam robić? Jeżeli nie te kobiety, to ja już straciłem łeb. Całkowicie. No idźże, Arno. Do cholery. Już straciłem cierpliwość. Musimy być szczerzy. Teraz to naprawdę okropne to wyszło. Szczerze się przyznaję. Co mam znaleźć? What? Poor Susanna. She was a favorite of that. It was too dark for me to see him proper, but. Treated her proper. I told her, send him away, that he pays so much. Look, ropes, whip, that's the sad all right, Randy bastard. Wiem, robię głupotę. Why would I hurt Susanna? We looked after each other, we did. It was too dark for me to see him proper. But there were some odd goings on last night. One John came in but didn't stay long enough to really do anything. And then there were two men, but only one went into Susanna's room. Najprawdopodobniej musi być ten facet koło desada. A jak nie on, to ja już kurde jestem głupek totalny. Misja poziom 1, a ja nie ogarniam takiego czegoś. No. To dziwne, że ja czwórki ogarniałem bez problemu. Czwórki mi nie sprawiały takich problemów jak jedynki. Kurde, pchacie mi się wszyscy i się dziwić, że nie mogę przejść. Ale mnie rage już rozpiera, naprawdę. Takie to miało być proste, a ja już to robię chyba 20 minut, jak nic. Jezu, co wy za misję daliście, Ubisoft, naprawdę. Wasz poziom trudności mnie rozpieprza. To coraz bardziej. No, sabotuj mi to. Widzę. Tu? Vous devriez être plus. Dobra, jadę z jego człowiekiem. Jak nie on, to już kurde nie wiem. I'm unable to say what the Marquis was engaged in last night. It was a rare night off for me. If any, after the degradations that I've suffered at the Desaad's hands, I jumped at the chance to put a gruesome end to the man. Kurwa, to był on.
Jak ja jestem naprawdę. Tyle osób niewinnych oskarżyłem. Boże, ja muszę zacząć myśleć. Ja naprawdę nie wiem. I do hope you're proud of yourself. That animal Desarge should be in here instead of me. Dobra, zamknij się. A Jezebel killed. Hardly a crime in my estimation. Take your due. 25 liwrów. Nieźle, nieźle, nieźle. Może być. Halabarda. O kurde. Ale mnie, mixed up in this one, eh? Ale mnie ta misja powaliła. Normalnie... Nie wiem, czy dałem 5, one, eh? Mogłem dać 2. Myślę, miałbym być szczery, bo ta misja... mi się nie podobała wyjątkowo. Co to w ogóle miało być? Kurde... koszmar. Ale mimo wszystko... wziąłem udział w tej misji. Dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo, jedność.